No, przed chwilą samochód się zatrzymał. Ja go mijałem dokładnie około minuty temu, a tu kierowca przez telefon rozmawiał. Kierowcy powinni właśnie nie na takich leśnych drogach się zatrzymywać, by przez telefon rozmawiać, lecz kurczę, na przykład na ulicach powinni zjechać, porozmawiać przez telefon, o co chodzi, gdzie są, jeżeli rozmawiają z rodzinami własnymi. Ale ten kierowca to zupełnie inny, bo powiem wam, że z Rypina. Nie wiem, czy właśnie będzie też oglądał, ale specjalnie pozdrawiam kierowcę, który właśnie w lesie się zatrzymał i przez telefon rozmawiał. Takich kierowców się ceni, którzy właśnie się zatrzymują, rozmawiają sobie na spokojnie przez telefon i sobie spokojnie jadą. I nie zaprzeczę. Znowu się zatrzymał, spuśćcie. O. No i tak, za chwilę będziemy na słynnym moście nad tą Rzyną. Za chwilę po lewej będzie domek. To chwila bez odzywki będzie. Wiadomo, żeby mieszkańcy tej chłupki nie pomyśleli, że do kamerki rozmawiam. A tak to tylko do was mówię. Kurczę, pieczone. Co za pogoda, deszczówka. No już wyświetlacz telefonu mokry. A dopiero co wyciągałem suchy. A. Tak to może być. To co mam na sobie, to spokojna wasza głowa. Kontakt ze mną będzie normalnie. Tylko osoby, które mają do mnie numer telefonu. Co by tu dodać? Cały czas w lesie jestem, jak widzicie, za mną. Znowu się zatrzymał. Chwilka, tylko zrobię na powiększenie. Ups. Na przedniej kamerce nie dam rady zrobić powiększenia. Ale patrzcie, widzicie? No. Kurde. Chyba teraz w niedzielę z kolegą coś nagram, a tak to jutro w piątek coś powinienem też sam nagrać. Ale czy ten filmik co z kolegą będzie to na jego kanał czy na mój, to już bez różnicy. I teraz cicho muszę być, bo dwa samochody tu jadą. No to był pierwszy, drugi stoi. Zaraz wam pokażę. Mówię cicho, żeby kierowca nie usłyszał. Cały czas lasek. O. Jeszcze chwila i będziemy na mieście. I zaraz będziecie widzieć.
wiedzieliście. Białą Skodę, taką typowo-terenową. Mogę jeszcze kawałek nieco bardziej z oddali pokazać. No chyba, że kierowca się nie zorientuje. O, widzieliście? Światła tylne włączone, przednie też. Nie zgasił świateł, a później po mechanikach by wymienić żarówki, bo tu widziałem, że LEDówki są. Nie, spójrzcie. O, już zgasił w końcu. O. A tak to za chwilę będziemy na tym słynnym moście i tyle. Przepraszam was, będę. Bo muszę mówić ciszej, żeby nikt tak nie słyszał, że do kamery mówię. O, tutaj słynne maślaki. Dopiero się będą pokazywać jakoś na jesień. Postaram się, jak będzie sezon na grzyby, nagrać wam trochę filmików właśnie z grzybobrania i jak te grzyby obieram i w ogóle no czy tam oczyszczam i gotuję i w ogóle. A teraz tu spójrzcie, słynna natężyna. O, widzicie? Tutaj jest tama bobrów. Tutaj nic nie ma. Tama i dopiero woda. Widzieliście? To jeszcze raz. O, słynna tężyna. Tama. A tutaj pod mostem suchutko. I trochę tam śmietków. A teraz przechodzimy na drugą stronę tego samego mostku. I teraz tu. Tutaj suchutko, jak widzicie. Dopiero tam pod tym złamanym konarem trochę wody. Tam za tymi kamieniami trochę wody. O. I tak to jest z tymi bobrami. Z tymi bobrami tutaj nad tążyną to jest przekichane. O. Spójrzcie. O. Tak to jest. Jak ja pamiętam, jak nie było tu bobrów, to wody było powyżej kostek. Powyżej. Wam mówię. Tanie to było kiedyś. Z ponad 30 lat temu. No nie zupełnie 30. Zaraz wam powiem. 23 lata temu. Było zupełnie inaczej. Ajka. Masz cicho. Jak widzicie, chłopie. Przede mną samochód jedzie. I ten jeden wygody już sztuki. Zaraz normalnie będzie. A, to był motor teraz. A wcześniej samochód jechał. No, a teraz bardziej tak w lesie. Za mną chałupka. Co by tu wam dodać? Najlepsze zbiory grzybów to po tej stronie tążyny. Na otłoczynie. Tu w tych lasach. Tylko, że tu jest teraz luty. To grzybów się nie znajdzie,
prędzej trojaki. No ale po tej stronie Tążyny to też wątpię, że będą właśnie trojaki, ale jak się jakieś znajdzie, to wam pokażę, ale bardzo w to wątpię. Ostatnio właśnie były przymrozki, to na pewno zostały wymrożone właśnie te trojaki i ta cała grzybnia. A tak to sobie tak chodzę. Czy znajdę chociaż coś ciekawego, czy nie, to trudno mi określić. No ale zawsze jakiś filmik dla was będzie z takiego leśnego wypadu. Tak jak mieszam szpachle łokciem, mnie określił kiedyś miano człowieka lasu. Pewnie spytacie się w komentarzu dlaczego tak mnie określił, bo praktycznie bez przerwy jestem w lesie. O, i dlatego dostałem takie miano człowieka lasu. A tak? To mogę powiedzieć tyle w temacisku. Jeżeli rozchodzi się o pirotechnikę. Pirotechnika na terenie prywatnym do godziny 22 jest dozwolona przez cały rok. W miejscu publicznym od w dniach 31 grudzień, 1 styczeń, 11 listopad, tylko że wtedy to prędzej race, jakieś świece dymne, dymy i tak dalej. Tylko nie petardy i rakiety. Jeżeli też drugi wątek ma być o zwierzęta. Na moim Instagramie projekty Rychu, czy Rychu projekty, jakoś tak, już nie pamiętam, bo ja mam dwa konta na Instagramie. No to ona mi napiszcie w wiadomości prywatnej na Instagramie. Jeżeli jesteście z zagranicy, to jeżeli oglądacie też mój kanał, no to będziecie wiedzieć. A osoby, które nie wiedzą, no to najwyżej na swoim Facebooku udostępnię, bo ja mimo tak samo mam dwa konta. Na drugim koncie to udostępnię. Te konto z Instagrama na fejsie. Rysio pirotechnik. O ile ktoś nie będzie taki, za przeproszeniem, głupi i mnie nie, z innym kontem na fejsie nie skojarzy. A jeżeli ktoś by mnie skojarzył, to profilówki osobistej nie posiadam. Czemu rysio pirotechnik? Machony i reszta tam znajomych z Konstancina, których pozdrawiam, nazwali mnie Rysio i tak się zostało. A czemu pirotechnik? Lubię zajmować się fajerwerkami i dlatego pirotechnik. Właśnie ostatnio
Dokładnie dzisiaj i ostatnio wczoraj? Wczoraj znalazłem pirotechnikę klasy T2 i F4. No, nie powiem gdzie, ale to już by musiało być z pozwoleniami od wojewody na przechowywanie takiej pirotechniki. Jeżeli się takiej dokumentacji nie posiada, no to trochę lipa. No to na razie cześć i czołem. Do następnego.